Cześć, witamy. Cześć. Dzisiaj w słowniczku dojechaliśmy już do literki E. E. I dzisiaj będzie E jak Edge i nie będziemy mówili o przeglądarce Microsoft. Tak, nie będziemy mówili do Edge. Słuchajcie, w skrócie, no, to był swego czasu standard łączności i kiedyś to się cieszyliśmy jak na ekranie. Nie swego czasu, bo no, nadal działa, ale nadal działa. Kiedyś to się cieszyliśmy, jak się nam E zaświeciło na ekranie przy paskach zasięgu, a teraz to, o Jezu, dramat, to tam jak już nie ma internetu, no to nam się E zaświeca. Tak naprawdę w tej tak, chwili. Tak, tak, wiesz, ja często teraz przebywam w takim miejscu, że mi się E świeci, więc z jednej strony przeklinam, z drugiej strony doceniam, bo jednak fajnie, że jest. Więc cóż to było E? Cóż to był ten Edge? Taki śmieszny skrót, no bo Edge to znaczy krawędź i faktycznie to jest, że tak powiem, ostatnie skrzypnięcie sieci drugiej generacji, czyli tak naprawdę tuż przed UMTS-em i to się rozwija po angielsku Enhanced Data for GSM Evolution, czyli po prostu sami już wiedzieli, że to jest w ramach ewolucji z drugiej do trzeciej generacji. Czasami niektórzy to określają, że to jest sieć 2.75 generacji, bo tak, bo to było tak śmiesznie, że w momencie, kiedy weszły GPRS-y, WAP-y, MMS-y, ale jeszcze nie było UMTS-u, no to się zaczęło mówić, że to są sieci drugiej i pół generacji, czyli pomiędzy drugą a trzecią, no więc Edge był pomiędzy tą drugą i pół a trzecią, bo to było takie naprawdę, to było w zasadzie wszystko, co się dało wycisnąć z sieci drugiej generacji, to właśnie to dawał Edge. Co on dawał? No, on dawał tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze dawał, czasami też jest Edge nazywany jako rozszerzony GPRS, bo de facto to jest, tak, to jest po prostu GPRS taki na sterydach. W sensie jakby logicznym nie dawał nic więcej, co dawał GPRS, natomiast praktycznie dawał wyższe prędkości, tak, że dawało się tego używać, daje się tego używać. I już niektóre elementy właśnie sieci 3G były realizowane w oparciu o sieci 2G właśnie z Edge'em, bo trzeba pamiętać, że to nie było tak, że sieć trzeciej generacji na pstryk się pojawiła. Tylko no to było tak jak teraz powiedzmy z 5G, że no tu jest, tu nie ma i te usługi 5G są realizowane w oparciu o starsze tak naprawdę technologie. To jeszcze ciągle no nie jest 5G, tylko takie 4, właśnie 4,5 można powiedzieć. No może 4,7, tak? No tak, tak, tak. W zasadzie to, co teraz mamy i się nazywa 5G, to jeszcze chwilkę. To jest taki, tak jak sieć z Edge'em by nazywać siecią 3G. No niby już blisko, ale jeszcze nie do końca. Paru zręcznych marketingowców to pewnie by to jakoś wytłumaczyło. No. A nie, no to na pewno. Dlaczego Edge jest ważny i dlaczego o nim mówimy? No bo nie był jakimś przełomem, no bo przełomem był GPRS, o którym powiemy dwie literki później. Nie jest na dzisiejsze czasy jakiś specjalnie szybki, ale jest. A biorąc pod uwagę to, że sieci 3G będą wygaszane, no to Edge zostanie z nami na to. Edge zostanie z nami na dłużej, bo wszędzie tam, gdzie nie będzie 5G i nie będzie LTE, no to będziemy mieli Edge'a. No, poza tym jest wykorzystywany niekoniecznie w takim, nazwijmy to, rozrywkowym internecie, czyli tam no, TikToczków sobie nie poglądacie, ale na przykład alarmy różne chodzą, jakieś drobne paczki danych po tym latają, płatności, te terminale kartowe często z Edge'a korzystają nadal. Tak, no bo umówmy się, no najwięcej ważą we współczesnym internecie wodotryski. Nie. Jakieś filmiki, jakieś no, takie... Multimedia tego, generalnie. No generalnie tak, multimedia. Jeżeli chodzi o ilość surowych danych przesyłanych, to ona się nie zmieniła przez ostatnie powiedzmy 20 lat, tak? Nie. Jeżeli mamy stronę, na której, no taką powiedzmy Wikipedię, którą mam w tej chwili przed sobą, no to... Jak wyjmiemy z niej jakieś animacyjki, które się czasami pojawiają, czasami nie, no to to jest... tekst, no. Tak, to takie coś można sobie spokojnie przesyłać. No. I tak jak Adam powiedział, wszystkie użytkowe rzeczy, typu jakieś informacje o alarmach, jakieś telemetrie, jakieś takie rzeczy. To czego na co dzień jakby nie widzimy, mimo że nas otacza wokół i wokół nas działa, nie? Także Edge sobie będzie i raczej ma mu się na życie. Tak, jeszcze z nami zostanie. To do zobaczenia przy następnej literce. A co będzie następne? No F. No. To cześć.